Maszyna drąży tunel kolejowy pod Kirchheim unter Teck. To nasza tunelownica od początku do końca. Zaczyna się od tarczy tnącej, którą wgryza się w skały. Urobek jest przenoszony zębatką ślimakową na taśmę i dalej na hałdę. Tunelownica ma 120 metrów długości i została złożona na placu budowy. Przebija się głowicą, czyli tak zwaną tarczą tnącą, ze stalowymi nożami przez ziemię. Wysyłając urobek na tył tunelu. 3 metry za głowicą maszyna układa betonowe elementy, szalując wyrobisko. Pierścień za pierścieniem powstaje obudowa tunelu. Katrin zaczyna obchód od tylnej części maszyny. Zaprawa przygotowana. Doskonale. Zobaczmy. 40 metrów pod ziemią, 8 km od wyjścia, 12 konstruktorów nie opuszcza maszyny. Mają tu kuchnię, przebieralnię i toalety. Scenografia rodem z Ubota. Cześć, wszystko w porządku? Jakoś leci? Macie kawę? Świetnie, sama się napiję. Maszyna kopie 1,5 metra tunelu na godzinę. Mimo wsparcia technicznego brnie w nieznane. Czasem trafia na złoża gazu. Jesteśmy w kapsule ratunkowej. Sprawdzę zapas wody. W razie zagrożenia pracownicy są zdani na pomoc z zewnątrz. Mamy duży zapas wody, toaletę, defibrylator i wszystko, co potrzebne w razie wypadku. Jeśli w tunelu wybuchnie pożar i odetnie drogę ewakuacji, schronimy się tutaj. W razie alarmu gazowego mamy tu miejsce na 26 osób i zapas tlenu na 24 godziny. Aby nie generować trujących spalin, tunelownica ma napęd elektryczny, 14 silników na napięcie 20 tysięcy voltów. Nie jest stuprocentowo bezpieczna, bo metalowy korpus przewodzi prąd. Wejście w twarde skały wiąże się z ryzykiem. Im większy pobór mocy, tym ciężej pracuje maszyna i rośnie ryzyko awarii któregoś silnika. Musimy stale je kontrolować. Robi to głównie operator, który fedruje tunel.